mieszkańców, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Ale ten kółko czerwony zakreślony mówi nam o tych ludziach, którzy co niedzielę przychodzą na Eucharystię. Możemy zobaczyć, że jak Pani powiedziała, że 9 tysięcy osób, to do kościoła w niedzielę przychodzi na przykład co niedzielę 1000 osób. Są różne parafie. Przychodzi 20%, innych 10%. Są takie parafie, gdzie przychodzi tylko 1%. 1%. I możemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzią na to jest to, że w kościołach dominuje duszpasterstwo sakramentalne. Co to jest to duszpasterstwo sakramentalne? Jest to duszpasterstwo, którym pokazuje się obecność Jezusa Chrystusa w różnych postaciach. Są to takie mówi się, że Jezus Chrystus jest obecny w tabernakulum i powinno się przychodzić do kościoła, modlić się, prosić o zanosić prośby do Niego. Mówimy też, że Jezus Chrystus jest obecny w sakramentach, czyli w Eucharystii, w sakramencie pokuty, małżeństwa, kapłaństwa. I należy przyjmować sakramenty, czyli należy jak najczęściej przystępować do sakramentu pokuty, korzystać z Eucharystii stołu, żeby doświadczyć Jezusa Chrystusa. Też na kolejną obecnością Jezusa Chrystusa mówimy, że Jezus Chrystus jest obecny w Kościele, że należy się słuchać Kościoła, gdzie jest obecny w papieżu, biskupa, prezbitera. Jezus Chrystus jest też obecny w ludziach chorych, słabych i Kościół zachęca nas do tego, abyśmy odwiedzali chorych, odwiedzali ludzi słabych, biednych, może też, którzy przebywają w więzieniu. Kolejną obecnością Jezusa Chrystusa jest Jezus Chrystus chwalebny, obecny w niebie, gdzie możemy do Niego zanosić prośbę w każdym miejscu, w którym się znajdujemy, kiedy jedziemy do pracy, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy na spacerze. I to duszpasterstwo jest bardzo dobre i było bardzo dobre 10-20 lat temu, kiedy Kościół wypełniał się ludźmi, kiedy w Kościele było naprawdę dużo ludzi. Ale dzisiaj, kiedy do Kościoła przychodzi tylko znikomy procent, trzeba znaleźć taką obecność Jezusa Chrystusa, która by dotarła do tych ludzi, którzy są poza Kościołem, którzy dzisiaj już nie przychodzą. A dlaczego nie przychodzą? Nie przychodzą dlatego, że nie mają wiary. Jeżeli oni nie mają wiary, to nawet jak pójdzie się do nich i powie się im, żeby przyszli do Kościoła, żeby pomodlili się przed tabernakulum, bo tam jest Jezus Chrystus, oni powiedzą, może dla Ciebie tam jest Jezus Chrystus, ale dla mnie jest to po prostu jakieś wyposażenie obiektu sakralnego. Kiedy powiemy człowiekowi, który nie ma wiary, że przyjmował sakramenty, że w nich spotka się z Jezusem Chrystusem, to on powie, ja mam iść do spowiedzi, klękać przed swoim konfesjonałem, mówić jakiemuś księdzu na ucho swoje grzechy. On nie wierzy, że w tym konfesjonale jest Jezus Chrystus, że to On słucha jego grzechów, rozgrzesza i przebaczy. Trzeba mieć olbrzymą wiarę, żeby zobaczyć Jezusa Chrystusa w prezbiterach, biskupach, a jeszcze większą wiarę, żeby zobaczyć Jezusa Chrystusa w ludziach chorych, ludziach ludzkich, ludziach chorych. Bo kiedy widzimy człowieka chorego, to człowiek, który nie ma wiary, mówi tak, no, ale gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest ten dobry Bóg? Dlaczego zsyła go? Dlaczego? No może jeszcze ten stary człowiek, który ileś tam przeżył, ileś tam grzeszył w swoim życiu, ale dlaczego choroba dotyka dziecka? Po prostu bez wiary tego się nie tłumaczy. I jak powiedzieć człowiekowi, który nie ma wiary, że Jezus Chrystus jest w niebie? Czy ten chwalebny jest bardzo stały, jest w niebie? On ci powie, że nie ma, nie ma. Że nie istnieje. I taką alternatywą odpowiedzią jest to, na to duszpasterstwo sakramentalne, jest to duszpasterstwo misyjne, jest taki znak Kościoła, widzialny znak, w którym można znaleźć obecność Jezusa Chrystusa, jest to cud fizyczny. I zobaczcie, że cud fizyczny, cud molarny. I zobaczcie, że ta historia, kiedy święty Piotr z pozostałymi uczniami siedzi w wieczerniku, jest chwilą, kiedy otrzymują Ducha Świętego,
Jezus Chrystus, ten, który z nami tutaj mieszkał i żył, no jak on może być Bogiem? I święty Piotr widzi w bramie człowieka chorego, paralityka, i podchodzi do niego i mówi konkretne słowo. W imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ja ci mówię, wstań i chodź. W imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I rzeczywiście ten paralityk, wiemy, to już człowiek, który ma te kości powykręcane, który w tym olbrzymim cierpieniu nie mógł sam się po nim wstaje i jest zdolny chodzić. I to właśnie jest ten cud fizyczny, który dokonuje się w imię Jezusa Chrystusa. I dzisiaj tym paralitykiem jesteś ty i ja. Bo ja nie wiem, jaki paraliż ciebie obejmuje. Bo może są to te wszystkie sytuacje w domu, może są to sytuacje takie drobne, z dziećmi, z mężem, może inne są, może z jakąś sąsiadką. Każdy z nas ma inną historię, każdy ma inny paraliż, ale jest ważne dzisiaj, żeby uwierzyć w to słowo, że Jezus Chrystus zmartwychwstały może cię podnieść z tego paraliżu. Jeżeli ty uwierzysz, to dzisiaj w to słowo, będziesz mógł powstać z tego paraliżu. Bóg cię będzie wyprowadzał. Bóg da ci siłę, żeby wyjść z tego paraliżu. Bo też jest prawdą, że Bóg jest delikatny w tym, co robi. Jeżeli ty nie uwierzysz, to On nie przyjdzie i nie będzie mógł nic zrobić. Bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bóg nie chce na siebie zmieniać człowieka. Ale jak mówiłam o tym cudzie fizycznym, i może się zadać komuś i powiedzieć, no tak, dzisiaj Kościół jest pusty, tych ludzi jest zaraz mniej, dlatego, że nie ma cudu fizycznego, że nie doświadczamy tego cudu. Ale zobaczcie, że w Dziejach Apostolskich jest napisane, że te cuda fizyczne Bóg dopuszcza, szczególnie na początku, kiedy aby pomocy słowo przepowiadane apostołom, żeby wzmocnić to ich słowo, bo tam, gdzie słowo zostało przyjęte, nie ma potrzeby cudu. Bo też jest to niebezpieczeństwo, że ten cud fizyczny działa tylko na małą grupę osób. Czyli jeżeli tutaj dzisiaj człowiek, mężczyzna jakiś, który nie mógł się podnieść i w imię Jezusa Chrystusa by wstał, to byśmy tylko my to widzieli. I moglibyśmy opowiadać członkom naszej rodziny, naszym znajomym, oni powiedzieli, może coś się takiego zdarzyło, może nie. I może czasami nawet dobrze mogło dojść do tego, że sami byśmy zrobili, czym to rzeczywiście widzieliśmy. I dlatego tam, gdzie jest słowo przepowiadane, jest ten drugi cud, cud moralny. Ten cud moralny zostawił nam Jezus Chrystus, wchodząc mówiąc konkretnie, ten cud moralny to jest miłość i jedność. I Jezus Chrystus mówił, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. I możemy sobie zadać pytanie, jak nas Jezus umiłował? To umiłował nas tą miłością, dzięki której mógł za nas umrzeć, czyli tą miłością aż do śmierci, do krzyża. I dalej Jezus Chrystus mówi, bo po tej miłości poznają, że jesteście moimi uczniami. I też jest, i też możemy się zastanawiać, no ale jak? Jak mamy kochać? Jak mamy postępować? Bo jest prawdą też, ja mówiłam o tym cudzie miłości, cudzie jedności, bo też możemy się zastanawiać, czy, bo też jest napisane właśnie,
życia i robi to rzeczywiście taką mocną cierpliwością, aż do jego osobistego spotkania z Panem Jezusem. Bo święty Paweł jechał do Damaszku, aby wynieść tych chrześcijan, którzy tam są. I w trzeciej tej drogi miał to namacalne spotkanie z Jezusem Chrystusem, kiedy on do niego przemówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Bo Jezus Chrystus bardzo mocno utożsamia się z każdym chrześcijaninem. Bo jeżeli ktoś prześladuje chrześcijanina, prześladuje Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że można że drugi człowiek jest tylko człowiekiem. Jeżeli on jest chrześcijaninem, w nim mieszka Jezus Chrystus. I święty Paweł po tym spotkaniu zobaczył, że to, co on do tej pory robi, to było bardzo złe, że on się poczuł bardzo oszukany, że szedł złą drogą. I od tego czasu święty Paweł mówi, że on nie może patrzeć w oczy innemu chrześcijanowi, nie widząc w nim Jezusa Chrystusa. Bez niczego.
upatrzy się na swojego Pana, na Jezusa Chrystusa. Ale w pewnym momencie zawiał wiatr i on się spłoszył, przestraszył i zaczął tonąć. I Jezus mówi do niego: dlaczego zwątpiłeś, człowieku małej wiary? Podaję mu rękę. I może też jest w naszym życiu to, że to jest fakt, że my chodzimy po tych wodach śmierci i toniemy, bo nie patrzymy na Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, jakie są twoje wody śmierci, bo każdy z nas ma inne. Może to jest problem zdrowotny, z którym sobie nie możesz poradzić. Może to są jakieś problemy z twoimi dziećmi, może brak pracy. Może nie potrafisz zrozumieć swojego męża czy ciebie. Każdy z nas ma inne te wody śmierci. I zobaczcie, jak często te wody śmierci nas zalewają. Jak często to nie my, bo nie mamy siły, żeby spojrzeć na Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli w tobie narodzi się, rozwinie się ziarenko chrztu i narodzi się Jezus Chrystus, ten Jezus Chrystus zmartwychwstał, na który ma życie, to ty będziesz mógł, patrząc na Niego, wchodzić po tych wodach śmierci. I może tak jest, że tak naprawdę to masz dosyć tej swojej żony, która bez przerwy wdera i toniesz w tych wodach śmierci. Ale patrząc na Jezusa Chrystusa, to twoja żona wcale się nie będzie musiała zmieniać, a ty będziesz w stanie ją kochać. Taką wderającą. Możemy sobie też zadać pytanie, bo może po co takie wspólnoty? Po co właśnie po to, żeby na zewnątrz dawać znaki miłości i jedności? Ta miłość jest bardzo potrzebna. Tu nie chodzi o tą taką miłość ludzką, chodzi o tą miłość w wymiarze krzyża, o tą miłość, kiedy ty będziesz mógł dla drugiego człowieka umrzeć. Tak naprawdę, umrzeć dla swoich planów, umrzeć dla swojej wygody i pokazać, że rzeczywiście jest w tobie ten, który przynosi życie, Jezus Chrystus. Bo jest też prawdą, że tak jak Maryja, na drodze Maryi pojawił się anioł, który przyszedł do niej z dobrą nowiną i mówił, że zostanie matką Boga. Mówił: ciesz się, Maryjo. Ciesz się, Maryjo, bo zostałaś wybrana. I dzisiaj ja też chcę do was powiedzieć: cieszcie się, bo zostaliście wybrani. Bo zostaliście wybrani do tego, żeby Jezus Chrystus mógł rozwinąć się w waszym sercu. I tak jak Jezus Chrystus rozwijał się Maryi w tym łonie jej, tak Jezus Chrystus może rozwinąć się w waszym łonie. Do tego, żeście zostali wybrani. Do tego was dzisiaj zaprasza Kościół. I tak jak Maryja przyjęła to słowo, zapraszam was też do tego przyjęcia tego słowa. I ten czas wzrostu, bo wiadomo, że ten chłop musiał się rozwijać, że potrzebował pokarmu. I tak tym pokarmem jest Słowo Boże dla nas. Jest trójny. O trójnogu Słowo Watykańskie II mówi 54 razy. I nie mówię tu po to, aby pokazywać jakąś statystykę, ale po to, żeby określić, jakie jest to ważne. Jakie jest to ważne dla życia chrześcijanina. Bo chrześcijanin nie może żyć bez Słowa Bożego. I to jest ten trzeci rysunek. Jest to życie chrześcijańskie, które opiera się właśnie na trójnogu. To jest na słowie, na liturgii i na wspólnocie. Bo zobaczcie, że Słowo Boże jest tym, który jest potrzebny do wzrostu wiary. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Wiara nie przychodzi sobie tak od. Wiara rodzi się ze słuchania. Jest tym procesem słuchania Słowa Bożego. Jest potrzebna ta liturgia, sprawowanie sakramentów, sakramentu pokuty, Eucharystii i ta wspólnota. To wspólne przebywanie w bracia. Bo możemy się zastanawiać, ale po co ta wspólnota? Po co to wspólne przebywanie w bracia? Przecież ja przyjdę do kościoła, posłucham Słowa Bożego, przyjdę
zaprosili do wspólnoty, to on już nie był w stanie sam chodzić. I to tak wspólnoty młodszych braci i ci bracia mówią, no ale święty, ale Janie, no powiedz nam, jak to było z tym Jezusem? Ty, który byłeś jego uczniem, no opowiedz nam. A on siedział i mówił, bracia moi kochani, nie łudźcie się. Bracia moi kochani, nie łudźcie się. Ale Janie, ty tam ciągle mówisz, nie łudźcie się, ale powiedz nam, może opowiedz jakąś anegdotę, może powiedz, co tam się działo z tym Jezusem Chrystusem. A on powtarza, bracia moi, nie łudźcie się, ja wam nic więcej nie powiem. Nie jestem w stanie wam nic więcej powiedzieć niż to, co usłyszałem od Jezusa Chrystusa. A on powiedział, nie łudźcie się, bo nie ma nic ważniejszego od tej miłości, od miłości w tej wymiarze krzyża, aby kochać drugiego człowieka. I to, co jest dzisiaj najważniejsze, to właśnie to, że, tak, że chcemy Was zaprosić właśnie do takiej miłości, do miłości, którą dał nam Jezus Chrystus, który za każdego z nas, za wszystkie nasze grzechy, za wszystkie nasze nieprawości, każdy umarł na krzyżu i nie patrzył, nie wylicza nam, jacy jesteśmy. On każdego traktuje jednakowo. I dzisiaj też zaprasza nas, żebyśmy uwierzyli w to słowo, że chce wzbudzić w nas tą miłość do drugiego brata, tą miłość w wymiarze krzyża. Powstaniemy, pomodlimy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,